Dzień dobry, kochani. Hej, hej. Ojej, słuchajcie, no sobota. Jakże ja się cieszę na każdą sobotę. Tak się zżyłam już z tym procesem tworzenia filmów dla was, dla moich YouTube'owych przyjaciół, dla mojej YouTube'owej rodziny, jak ja to mówię, z pełną serdecznością. Że poważnie rzecz biorąc, to już jakby jak sobota nadchodzi, to ja już czuję takie mrowienie i ekscytację. Chociaż przyznam się wam, bez marudzenia, oczywiście, że ja te filmy kręcę dosłownie przez najpierw na komputer, potem zgrywam to do iMovie, do takiego programu, który to lekko obrabia, żeby tutaj mogły być, że tak powiem, głos w porządku i tak dalej. Te efekty czasami, które ja robię, takie latające ptaszki i tak dalej. Potem wgrywam na YouTube. To zajmuje, no powiem szczerze, kilka, a czasem nawet więcej godzin, bo na YouTube się potrafi niekiedy wgrywać film 2 godziny. Ale wierzcie mi, jest to fascynujące i tak się jak gdyby cieszę, bo energia zwrotna, która do mnie przychodzi, że piszecie, że właśnie te rozkłady pomagają wam no gdzieś tam pokonać jakieś tam swoje bariery wewnętrzne, ograniczenia. To jest po prostu super. I wierzcie mi, pozwólcie, że chwileczkę jeszcze pogadam, zanim powiem, jaki będzie rozkład. Wierzcie mi, że ja czasami czytam wasze komentarze nocą, późną nocą. Nie wiem, bywa 2, 3. Oczy się już kleją, wiem, że już trzeba iść spać, więc tylko zdążę tam serducho, 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 albo rano wcześniej. Ale czytam wszystko, wcześniej czy później, i ogromnie się uśmiecham do tych komentarzy i widzę, jak wy się też super wspieracie. To jest dla mnie też najpiękniejszy prezent, jaki mógł mi przynieść wszechświat, że na mój kanał, będę to powtarzała milion razy, ściągają super ludzie, którzy naprawdę mają cudowną energię, potrafią się wspierać, potrafią właśnie jakby iskrzyć, tak jak ja to nazywam, cudownie. I to jest piękne. A dzisiaj, kochani, będzie taki fajny rozkład, ale najpierw popatrzcie, jakie mamy cuda taroty. Muszę się pochwalić. Quantum Tarot to już znacie. To jest cudowny tarot, on takie kosmiczne energie ma. Dosłownie przepiękna jego wibracja, która zawsze pomaga właśnie z takiego wyższego poziomu zobaczyć, co zachodzi na, powiedzmy sobie, energetycznym poziomie, ale i nie tylko. Natomiast do energii, szczytywania energii on jest super. Będzie dzisiaj Tarot alchemiczny, nowe wydanie kolejne. Ja czekałam, czaiłam się na ten tarot, kiedy będzie wydany. On jest bardzo rzadko wydawany i jest wykupywany na pniu, więc ja go musiałam ściągnąć z zagranicy, z za bardzo dalekiej granicy, ze Stanów, i po prostu to jest coś cudownego, ten tarot. Mam do niego fajną książkę, ale po rosyjsku, która cudownie go tłumaczy. Czekałam na to wieki. Oswoiłam się z nim bardzo szybko, jest piękny, jest kochany, ja już go tu gładzę jak jakiegoś, wiecie, nie wiem, jakby był rasą psów, to bym powiedziała, że jest to wilczarz, jest taki hart, przepiękny. Kochani, dobra, teraz jeśli patrzymy na następny tarot, to w ogóle dziękuję Aleksandro, ten kapryśny tarot oswoił się ze mną dopiero teraz, więc będzie brał udział w rozkładzie dopiero teraz, jest cudowny. Ma swoją energię, jest niezależny, nie chce leżeć z innymi tarotami, absolutnie, wtedy w ogóle ze mną nie rozmawia, musiał znaleźć osobne miejsce, taki indywidualista, outsider, ale boski. I teraz jeszcze będą z nami wyrocznia Oracle Ancestor Spirit, czyli duchy przodków, czystej wyrocznia Oracle czystej magii i Dark Mirror, też się zawołało, coś nam tu musi podpowiedzieć. Kochani, jak wybieracie swój rozkład, wiecie, intuicyjnie, ale pójdą jeszcze kamienie, zaczekajcie. Tam, tadam, tadam. Czyli cytryn, czarny, morion i onyks pakistański. I oczywiście, kto tam potrzebuje, żeby sobie zatrzymać, zrobić herbatki, wrócić, no to niech sobie zatrzyma paluszkiem na pauzę. Pamiętajcie, że timecody zawsze macie w komentarzach pod filmem podpięte przeze mnie, które was teleportują do danego rozkładu. I jedno, proszę, pozwólcie mi powiedzieć jeszcze jedno, bywa, że wołają was więcej niż jeden rozkład. Co robić w takiej sytuacji? Jeśli by to było nagminne, zastanawiałabym się. Natomiast jeśli jest to takie
od czasu do czasu, to posłuchałabym pierwsze intuicji, na co pierwsze padły Wasze przepiękne oczęta, a potem ten ewentualnie drugi rozkład, który Was zawołał, po prostu poszukałabym tam dopełnienia, podpowiedzi, ale być może już nie wszystko tam, rozumiecie, należy traktować tak. Poczujecie wibracjami, poczujecie, że to moje, ciarkami, wibracjami, wzruszeniem, emocjami, czymkolwiek poczujecie w tym drugim danym rozkładzie, co tam do Was mówi. O czym pieśń do Was. I jeszcze chcę Was poprosić, że bywa tak, bo bywa tak, kochani, że być może na przykład czasami jest tak, że nie czujecie tego tak zwanego flow, że no kurczę, chyba nie wiem, chyba tutaj nie ma nic dla mnie. To posłuchajcie tej swojej intuicji. Znaczy to, że być może rzeczywiście daną sobotę należy sobie odpuścić, nic w tym złego, tam się pole uleży i tak dalej. Być może tenże sam rozkład zawoła Was kiedyś za pół roku, a być może nigdy, bo nie było tutaj informacji, a być może informacja przyjdzie do Was za pół roku. Także słuchajcie tego pola swojego, żeby tutaj tak jak było, jakby wiecie, jakby no z pełną świadomością to wszystko, jak to się mówi, robione. No i co? No i jedziemy, kochani. Jakby Wy sobie zatrzymujecie, jeśli potrzebujecie do wyboru, a my jedziemy. Grupa 1, 2, 3. Taram. To co? Gotowi, kochani. Przepiękny cytryn. Błyszczący uśmiechem do Was. Solarnym, słonecznym. Zatem patrzymy, co tutaj u Was słychać. Jakie wibracje pukają do Waszych drzwi. Oczywiście do świątyni Waszego ducha i ciała. Okej, okay, co my tu mamy? Tak, bo to w tą stronę odwróciłam. Okej. Okay. Dajcie moment. Od takiego dusznego oczyszczenie. Bo, kochani, tu w ogóle czadowo. Posłuchajcie, jeśli część jakby z Was miała jakieś takie momenty, kiedy sny były ciężkie, duszne, być może nawet wręcz czuliście jakąś zmorę przysłowiową, gdzieś tutaj, która Was jakby męczy, dręczy, jakieś momenty takie, kiedy człowiek zasypiając zastanawiał się, czy jak wstanę i obudzę się, to nadal będzie jak gdyby znowu tu ciężko, tam bolało. Tu idą na to błogosławieństwa, money and blessings, czyli jak gdyby spłukanie z ciała astralnego wszystkich tych pasożytów, larw astralnych. Na to mówimy na subtelnym planie. Zaraz będziemy patrzeć, co na realnym, jak to się mówi, się dzieje i nie tylko, i na subtelnym, i na realnym. Ale na subtelnym planie tutaj karty wręcz jakby pokazują, że jakby przechodzi głębokie oczyszczanie ciała astralnego i wręcz jak gdyby, popatrzcie, jaka ekspresja od takiej energii, gdzie coś nas jak gdyby męczy, dręczy, szczególnie tak jak mówię we śnie, bo tu jest karta typowych snów, idzie oczyszczenie przez siły wyższe, przez Waszych przodków, jakieś za dozwoleniem sił wyższych i wchodzicie w taką roztańczoną energię. Ta karta nazywa się przecudownie, obejmij swoją wewnętrzną cygankę. Mówię to z pełnym szacunkiem, bo wiem, że Romowie niekiedy się obrażają na wyraz cygan, ale gypsy, dobrze, niech będzie gypsy, bo to brzmi pięknie, prawda? Natomiast ja mówię to bez żadnego pejoratywnego wydźwięku, kochani. Także obejmij tą wewnętrzną, roztańczoną, kolorową jak gdyby energię, która wchodzi, która każe Ci śpiewać pieśń drogi. W ogóle pamiętajcie, że energia gypsy, czyli narodu Romów, to jest, oni władają pewnego rodzaju magią, ale to jest przede wszystkim magia dróg. A zatem ta karta nam mówi również, że następuje nowa energia i tą energią jesteście w stanie jakby pokonać pewnego rodzaju ograniczenia, które do tej pory gdzieś tutaj tkwiły na różnych poziomach, czyli jakby otwarcie dróg. Był jakiś klincz, to widać, były jakieś mniej lub bardziej, powiedzmy sobie, duszne noce na zasadzie, że może coś tutaj od czasu do czasu Was męczyło, dręczyło. Przychodzi błogosławieństwo jakby. A propos, jak pięknie karta pokazała, ten Banyan Blessings, to jak gdyby idzie karta deszczu, prawda, również tutaj, od słońce tak, ale też padają i kropelki deszczu. I o co tutaj chodzi? I to jest tak jakby obmycie ciała astralnego świętym źródłem wody, wypełnienie go energią solarną i napełnienie radością. Dopomóżcie temu procesowi poprzez łapanie tych chwil, kiedy już wchodzicie na tą, jak to się mówi, fazę radości. Można tańczyć, można śpiewać. Można śpiewać przy gotowaniu, można śpiewać przy podawaniu obiadu ukochanemu albo samemu sobie. Tu jest wręcz obejmij życie. Ta energia będzie Wam pomagała
osiągnąć cele. Czyli roztańczony, rozśpiewany, nawet jak nie mamy głosu przy kuchni, tam nikt nie patrzy, czy fałszujemy, czy nie. Jakby roztańczony, rozśpiewany, wchodzisz w rytmie mojego ulubionego czacza, kochany człowieku, który oglądasz, i duszo, które oglądasz, i kosmiczny wędrowcze, który oglądasz ten rozkład. Wchodzisz w rytmie czacza albo w jakimkolwiek innym, jaki lubisz, w nowy, fajny jakiś taki rozdział Twojego życia. To jakby jest wręcz jakby błogosławieństwo, które wchodzisz, jakby więcej radości, więcej szczęścia, i warto temu podawać rękę, gdyby jeszcze jakieś utarte schematy próbowały Was wciągać gdzieś tam, powiedzmy sobie w krainę osmętnicy, melancholii i tak dalej, to wiedzcie, że ta energia idzie Wam w sukurs, ale tutaj raczej tyle słońca w całym mieście chciałoby się zaśpiewać, nie? Było coś takiego. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. A jak będzie padał deszcz, to zaśpiewajcie sobie I'm singing in the rain, ta da 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 da, i tak dalej. To chodzi tylko o to, jakby nieważne. Każda pogoda jest piękna. Wy wewnętrzną pogodę ducha i radości będziecie teraz wnosić w swój świat, i to jest mocna energia, która mówi zabawa, muzyka, wolność, ale wewnętrzna, wasza dusza gra na tych wibracjach i to otwiera drogi. To powoduje, że mniej się obawiamy pewnych ruchów, idziemy na większym spontanie przez życie i jest więcej do ugrania w tym momencie. To jest piękne. Patrzmy dalej, co tu się zadziało, moje drogie cytryny. Arcykapłan w przepięknym Newtonie tutaj pokazany. Ten tarot jest super, mówię Wam. Znaczy każdy jest super, ale ten jest super. Karta diabła, kosmiczna czarna dziura, ona się tu odwróciła, ciekawe, czyli arcykapłan stoi na odwróconej karcie diabła, tak jakby zniwelował jego wpływy, okej, ten diabeł, odwrócona królowa monet, tutaj Gaja, ziemia, czyli ja rozumiem, że ten diabeł jakby, i to się dwie karty, już Wam będę tłumaczyła, o co chodzi, jakby, tylko niech sobie odsłonię wszystkie. Tu były obawy, dziewiąteczka mieczy nasze, tu królowa była w karta Wenus, dajcie moment, wow, szóstka pentakli, czwórka pentakli i co będzie na końcu? Tadam! I Chiron, centaur, i jest pięknie, kochani, o co tu chodzi? Jakiś moment, kiedy mieliście kryzys, nie wiem, nie mogliście ruszyć z czymś. Królowa monet, Gaja, materia i diabeł, to co trzymało, te dwie karty się odwróciły. Arcykapłan stoi na tym, jakby to zdeptał. Wasze obawy jeszcze chwilę mogą grać, łapcie na tych, jak to się mówi, energiach wysokie fale, bo pewnego rodzaju albo problemy związane z materią, przez co nie mogliście okazji użyć, albo z Waszym zdrowiem, albowiem monety pokazują nam również, dwór monet pokazuje nam również nasze ciało, nasze zdrowie, to co jest stworzone z materii, to co pochodzi od przysłowiowego diabła, prawda, twórcy materii, to wszystko jak gdyby jest jego dzieło. I tu jakiś moment, kiedy pewnego rodzaju jakaś właśnie taka energia kosmiczna, która wchodzi z wspomaganiem Was, powoduje, że ta jakby, powiedzmy sobie, pasca, gdzie mogliście poczuć, że uwięźliście w jakiejś sytuacji związanej, podkreślam, albo z Waszą materią, albo z Waszym zdrowiem, albo z czymś takim, że chce ruszyć do przodu. To nie znaczy, że to musiała być kompletna, tak zwana czarna dziura w epoce Waszych finansów, ale na przykład, no niby mam tą pracę, ale chcę czegoś więcej, no nie mogę ruszyć do przodu. Jakiś kryzys taki, jak gdyby, taka krzemienna buła, gdzieś ta kosmiczna czarna dziura, która Was zasysała, jak gdyby, i nie pozwalała ruszyć do przodu. Tu się dzieje pięknie, bo co się dzieje w tych kartach w tej chwili? One nam pokazują, z takiej energii przechodzicie, popatrzcie, tadam, to jest to, popatrzcie, jak te karty pięknie ze sobą współgrają, z różnych bajek karty, ale ta energia obejmij swojego wewnętrznego gypsy. To jest królowa buław. Nieważne, czy ogląda mnie mężczyzna, czy kobieta. Chodzi o energię, która jest. To jest wenusjańska energia. Ekspresja, power, pewnego rodzaju ekscentryzm, być może dominacja, ale taka ciepła, iskrząca. Nie ma rzeczy nie do pokonania. Popatrzcie na energię tej karty. Rozumiecie? To po prostu jest wybuch jakiejś kosmicznej energii w Was, która spowoduje to, że być może popatrzycie inaczej na pewnego rodzaju sprawy, być może zaiskrzy w Was, jak to, ja nie mogę, kto nie da rady, ja nie dam rady, przysłowiowe, być może
więcej będzie tego solarnego wpływu, ale też tej wenusjańskiej energii, kiedy pozwalamy sobie ukochać się ze swoimi niedostatkami, widzimy rzeczy owszem i jasno, ale jednocześnie nie krępujemy się iść po swoje. Ta energia przepiękna, jakże, muszę sparować te dwie karty, bo one po prostu jakby stąpają tu po sobie, rozumiecie? Poniesie Was na swoich skrzydłach, to jest szóstka denarów, czwórka denarów i karta Chiron w rycerzu monet. A któż to był Chiron? A Chiron był najmądrzejszym z centaurów, który, pamiętajcie, on tam nawet Jazona chyba uczył i nie tylko, ale Herkules go zranił, prawda? Zranił go, wydawałoby się, śmiertelnie. I Chiron przez te wszystkie bóle, które musiał przejść, on się stał mistrzem uzdrawiania. On pokonał, ale dzięki temu, że Herkules go zranił, on stał się mistrzem uzdrawiania. I teraz jest, jak gdyby, można powiedzieć, najbardziej doświadczonym z centaurów. No, był wcześniej również, ale przez zranienie i przez przejście przez cały proces stał się jeszcze mocniejszy, zdobył jeszcze jedną cenną umiejętność i ta cała baśń tutaj, właśnie uwieńczona tym Chironem u Was, mówi, że przez cokolwiek wyście tutaj, jak to się mówi, nie przechodzili do tego momentu, staliście się takim centaurem, Chironem własnego życia, który być może jakiś Herkules metaforycznie Was zranił, prawda? Ale przez to, że znaleźliście panaceum na to, i to tutaj o tym świadczy ta karta, która nam zaczyna ten rozkład, jakże przepięknie on idzie, pokazując, z czym wyście się tutaj borykali, i to już jak gdyby koniec. To już koniec, uleczyliście się, uleczyliście w ogóle Wasze, jak gdyby, życie, pokazują tutaj te karty. Szóstka denarów, czwórka denarów obiecuje, że w ogóle rusza wymiana energii z kosmosem. Przyziemnie patrząc, będzie to materia. Przepraszam. Przyziemnie patrząc, będzie to materia. Ktoś tu powinien z czakrą gardła popracować, bo to nie moje. Czyli, nie wiem, śpiewać dosłownie, wyśpiewać, co tam siedzi. Rusza energia wymiany z kosmosem, czyli tyleż samo dawania, ile brania, swojej uwagi, zainteresowań, miłości, czułości, to jest pełna perfekcja. Prowadzi to do stabilizacji w Waszej energii, ukrzepienia się takiego na ziemskim planie i, tak jak mówię, uzdrowienie, jak to się mówi, obecnych, dotychczasowych, jak to się mówi, szeroko pojętych tutaj i pewnie relacji, i pewnie świata zawodowego, i jak gdyby materialnego, ale idzie to z nadania sił wyższych. Podkreślam, pewnego rodzaju okres. Dziewiątka mieczy mówi, że tutaj było dużo przeżywania, być może nawet egzaltacja w pewnych momentach, i przesadzamy z tymi, jak gdyby, to było, tak było, bo to tutaj widać. I ten arcykapłan, który zdeptał jak gdyby energię tego odwróconego diabła, bo gdyby on się nie odwrócił, to bym powiedziała, że walka trwa, ale diabeł nam się odwróciła, nam się ta karta sama. Dziękujemy Ci, kochany. Znaczy, pokazał nam, że jak gdyby lekcja przeszła, ja odpuszczam. To jest wielki mistrz. Diabeł to jest wielki mistrz. To jest mistrz progu. Tu nie ma kto kogo, tylko on odpuszcza w momencie, jak lekcja jest przerobiona przez Was. I te sprawy, jak to się mówi, to, co mówimy, tych rzeczy zapewne i doczesnych, takich ziemskich, bo ta królowa monet jest tutaj w tym tarocie gają, czyli ziemią, czyli wszystkich tych doczesnych, ziemskich spraw, które napawały Was lękiem. Nie wiem, może ktoś to miał nawet fobię jakąś socjalną i tak dalej, rozumiecie? Nie wyjdę do ludzi, bo tu różne rzeczy, wszystkie ziemskie sprawy, to w tym momencie wchodzi was w podarunku ta energia, która będzie Wam pomagała. Od dzisiejszego dnia, od kiedy oglądacie ten rozkład, bo ważny jest moment, kiedy kto ogląda, nieważne, kiedy ten rozkład wszedł na kanał YouTube. Jeśli go oglądasz po roku od jego wydania, to znaczy, że to jest Twój punkt mocy. Jeśli od razu, jak go wpuściłam na ten kanał, to znaczy, że dusza zawołała i to jest Twój punkt mocy. Niemniej jednak tutaj cała pieśń jest o tym właśnie, że właśnie idzie ten obrót taki kosmiczny, który napawa Was fantastyczną energią. Wręcz tak jakby będziecie, może niekoniecznie 24 godziny na dobę roztańczeni, rozśpiewani, ale ta energia będzie Wam płynąć w żyłach. Innymi słowy, powinno się zasypiać spokojnie. Tutaj jak gdyby dodam podpowiedź taką, że rzeczywiście, jeśli chodzi o zasypianie, to warto wprowadzić tutaj taki rytuał, jeśli do tej pory gdzieś tam były troski, z którymi się kładliście spać do łóżka i tak jakby z marszu wchodziliście do tego łóżka, to tu proponuję, żeby ten proces, żeby ta energia mogła w Was wejść
jeść szybciej, pełniej, tak na maksa od razu, a nie tam, wiecie, jakby kap, 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 jak to się mówi, to chodzi o to, zróbcie moment chwały, rytuału takiego przejścia do łóżka. Pół godziny wcześniej wyłączcie smartfony, nie patrzcie w te ekrany, kto tam co napisał. Nie słuchajcie już telewizji, ewentualnie muzyka. Pooddychać przed oknem, wyluzować się, wejść w taki, wiecie, w taki tryb slow mode do tego spania. Być może nawet posłuchać jakichś afirmacji spokojnych, takich właśnie na dobry sen i tak dalej. Być może, ale chodzi raczej o tryb slow mode i tak jakby zasypiać, napić się, nie wiem, dobrej meliski, wypić coś takiego, zrobić rytuał z tego spania, żeby szybciej weszła ta energia. Wtedy będziecie się każdego ranka budzić, jak to się mówi, z takim uśmiechem właśnie, jakby już gotowi, jak to się mówi, do wejścia w nowy dzień. Z taką energią, jak to się mówi. Nie obiecam Wam, że nie będzie zadań do wykonania, ale popatrzcie też to w ten sposób, jak gdyby ta energia Wam mówi tak. Jak wcześniej mówiliście, że jest to problem coś zrobić, to teraz mówcie, lubię wyzwania, na tej energii lubię wyzwania i z chęcią się z nimi jakby zmierzę. Rozumiecie? Takie kendo trochę, jakby taki lekkie kung fu, prawda? Podejście takie jakby trochę na Bruce Lee do tego życia, ale to w Was właśnie jak gdyby w tej chwili to widać, że to wchodzi. Podkreślam wszystkie te momenty takiego klinczu i emocjonalnego, ale i nie tylko, bo tu emocje, owszem, one wywalały, ale ta karta diabła i odwrócona karta diabła i odwrócona karta ziemi, matki ziemi, to tak jakby mogło znaczyć to, królowa monet, że tak jakby nie czuliście tutaj tak jakby pozamykane jakieś, nie wiem, korytarze właśnie, ścieżki, drogi. Próbuję coś zrobić, ale nie mogę, nie wiem jak. Na tej energii wejdą nowe, radosne jakby perspektywy. Wejdą jakby ludzie, którzy będą Wam podpowiadali gestem, słowem i tak dalej. To właściwie będzie Was jak gdyby prowadziła ona i tak jak mówię, ten Chiron, cudowne zwiększenie tego rozkładu, ten Chiron, który nam tutaj idzie na ten rozkład, który mówi, że Herkules, kurde, nie byle kto mnie zranił, prawda? I wyleczyłem się. No, Herkules jakby nie do końca był świadomy, jak to się mówi, jakby, jak potężny jest Chiron. A Chiron dzięki temu, co jemu się wydarzyło w życiu, stał się jeszcze potężniejszy, stał się mistrzem uzdrawiania, bo to było wyzwanie, z którym on się zmierzył. Nie mówił, jest to problem, ojej, jak ja to zrobię i tak dalej, tylko powiedział, okej, jest jak jest i będę szukał na to panaceum. I on znalazł. I wy, dlatego ta energia wieńcząca ten rozkład, jak gdyby mówi o tym, że wy jakby panaceum jakieś tutaj odkryliście i wewnętrzna energia duszy budzi się do tańca, do radości życia, do śpiewu. W ogóle może w Was wchodzić taka spontaniczna energia i słuchajcie tego spontanu, bo to jest spontan. Te dwie błyszczące tutaj, rozświetlające nam karty, jak gdyby cały ten rozkład, nie znaczy to, że te są ciemne. Quantum Tarot ma swojego rodzaju, pewnego rodzaju przygaszoną dynamikę, ale niemniej jednak zielona energia jest uzdrawiająca, prawda? Ona idzie na karty materii. Czwórka denarów opowiada nam, że tutaj będzie i w ogóle oparcie w sobie, w swojej psychice, więc będziecie bardziej radośni, bardziej tacy stabilni, tacy ugruntowani w ziemi, bo to są jednak karty denarów. Jest kontakt z ziemią, łapię ją, te korzenie zapuszczam. Nie boję się wyzwań. Nie pierwszy raz już coś uzdrowiłam. A dodatkowo ta tutaj spontaniczna energia, jakże błyszcząca. Wenus, energia miłości, energia piękna, energia, chciałoby się powiedzieć, atomowo-bombowa, ale popatrzcie, ile na tych kartach jest żółci i czerwieni. Jeszcze tutaj jakby te błogosławieństwa również. To jest taka energia, która mówi czakra korzenia, jakże roztańczona, jakże pewna siebie, czakra solarna, graj buczy. Tu się jest, jak to się mówi, przebudzenie wewnętrznej siły. Gdyby Was wołały jakieś warsztaty, nie wiem, tantra, ja tu rzucam, nie musicie słuchać, że to tantra, ale rozumiecie, tantra, yoga, taniec, albo malowanie jakby kolorem jakichś tam uzdrawiających mandal. Wszystko to, co z ekspresją, z pięknem, z sztuką miłości również związane, to ja bym posłuchała i chociażby bym gdzieś tam książkę kupiła, albo jak możecie, to jakieś warsztaty bym, jak to się mówi, zaplanowała do końca tego roku. To będzie energia, która będzie Wam pomagała
jakby wejść na ten taki już pełny obrót tych ciał niebieskich. I tak by się chciało powiedzieć z ziemskiego, bo z Gai przechodzimy na ten wenusjański jak gdyby promień. Jest to promień miłości, a na promieniu miłości stajemy się artystami. Nie chodzi tutaj o to, że szukamy od razu partnera, bo albo go mamy, albo go, przypuśćmy, nie mamy, ale tu nie o to chodzi. Wenus to jest ta, która przede wszystkim kocha samą siebie, dlatego inni się po prostu zabijają, tam rozpędzają się, żeby zdobyć jakby chociażby spojrzenie tej energii. Ja to mówię metaforycznie, ale rozumiecie, o co chodzi. Tu wchodzi miłość własna, tu wchodzi ekspresja, tu chodzi artyzm dobrze pojęty. To jest ten moment, kiedy nie musimy mieć nikogo, żeby czuć się komfortowo i dlatego jesteśmy pełnią i jednością i dlatego jesteśmy cali i dlatego do osoby na takich wibracjach może przyjść równie, powiedzmy sobie, napęczniały doskonałością partner czy partnerka. O to tu chodzi. Nie szukamy jakiegoś dopełnienia na zasadzie ratuj mnie, bez Ciebie nie mogę żyć. Nie, ja bez Ciebie żyć mogę. Ja jestem pełnią, ja jestem jednością, ale jednocześnie przyjmę Cię również takim, taką, jaką jesteś i razem możemy mieć piękny tandem. A jeśli już jest w Waszym życiu partner, to znaczy, że będziecie jak gdyby podnosić jego wibracje do tych, jak to się mówi, do tych właśnie, jak to się mówi, sekwencji. No, tutaj się może pozytywnie namieszać, tak bym powiedziała, pozytywnie namieszać w Waszym życiu, ale podkreślam jeszcze raz, ten Chiron wręcz jakby możecie gdzieś tam, centaury są piękne, możecie gdzieś tam pomedytować na przykład z Chironem albo zaprosić w jakiś sposób medytacyjny jego energię do swojego życia. To jest kosmiczna energia. Chiron to jest tak, jak my go widzimy, jak czytujemy z mitologii, ale to jest po prostu ocean świadomości. To jest kosmiczna energia, która być może przyjdzie z Wami zatańczyć, bo jakby wyszła ta karta. I wtedy podpowiedzi mogłyby być jeszcze większe niż z tego rozkładu, jeśli oczywiście ktoś tu chce medytować, a będę Was do tego zachęcała, bo medytacja jest solą ziemi czarnej, jest tym, co nas uskrzydla, co powoduje, że i serce, i ciało nasze wchodzą na taki synchron, który nas uzdrawia, i dusza się uzdrawia, i wtedy są te spływy jak gdyby największe, tam właśnie z tych wyższych pokładów świadomości. A o to tutaj chodzi. Przepiękny mieliście rozkład, kochani. Przepiękny. Aż mnie poprowadziło to. Ja czytałam tutaj jak w bajce wręcz z tych kart. Wręcz jakby mnie prowadziło, co mam do Was mówić. Myślę, że zarówno Wenus, jak Gaja, jak i Chiron maczali w tym mocno palce. I czarna kosmiczna dziura też, nie obrażamy się za nią, bo ona jest tylko wielkim nauczycielem. Mówię tutaj o karcie diabła. Zrobiła swoje i może w tej chwili odpuścić, bo wyszkoliła, jak to się mówi, Was, tak jak należy w tej lekcji, o której tutaj rozmawiałam. Tu jest pięknie, kochani. Czyli co? Tak jak zawsze, kochani, jeśli Wam się podobało, to może będzie mi miło, jak dacie suba, jeśli go jeszcze nie daliście, i lajka, bo to jest fajna też dla mnie taka energia zwrotna. Ci z Was, którzy chcą rozkładu sesji prywatnej albo jakichś działań magicznych, po prostu napiszcie przez formularz kontaktowy albo przez WhatsApp, SMS-a. Namiary macie zawsze na początku każdego tutaj filmu, ale napiszcie i zaczekajcie 2-3 dni, bywa na odpowiedź, a bywa, że odpiszę od razu. Po prostu tak, tak to ze mną jest, kochani. Ach, dobrze. I tutaj wszystkich Was przytulam do serducha. Życzę Wam przepięknego weekendu, przepięknego. No i jutro oczywiście będą 4 klucze dla Was. Pozdrawiam. Pa, pa. Teraz rozkład numer 2. Przepiękne serce z Morionu. Najcudowniejszy kamień dla tych, którzy nie boją się ciągłych transformacji i takiego gładzenia swojego cienia, a jednocześnie jednoczenia się z nimi, szlifowania się w jedności takiej doskonałej. To jest bomba. Wierzcie mi, transformator, który dokonuje cudów. Ja już się śmieję, że moje drugie imię to transformacja wieczna, ale jeśli ja Wam tylko podpowiem, że jeśli będziecie pracować z Morionem, dla tych, którzy nie chcą takich hardkorowych, ciągłych transformacji, to warto go od czasu do czasu gdzieś tam jakby położyć i pozwolić mu jakby pospać, wiecie, do pudełeczka wymoszczonego gdzieś, albo do doniczki z ziemią, albo do ogródka,
A jeśli z nim pracujecie, kładziecie pod poduchę, medytujecie, to jeśli często, to dla hardkorowców, to od razu mówię, dla takich, którzy ciągle lubią wygrzebywać jakby coś, co jeszcze trzeba uzdrowić, oczyścić, takiego naprawdę, no. Okej, okay, ale popatrzmy, co tutaj stuka do Waszych drzwi, kochani. Popatrzmy najpierw od orakułu, podpowiedź. Przeznaczone by cierpieć pirokineza. O, no chodź tu. O, bądź otwartym kanałem. Mediumizm, przodkowie, duchy, ale dobrze pojęte, nie straszące, tylko jakby kontakt. Posłuchajcie. Tu po pierwsze wygląda, że został oczyszczony jakiś mocny etap. Tu odpadła jakaś karma. Pyrokineza to jest faktycznie rewolucja. To jest jak gdyby wewnętrzny ogień, który spalił jakieś programy karmiczne. Ta karta dosłownie nazywa się przeznaczona, by cierpieć. Królewna Śnieżka, jabłuszko, wiadomo, jakby zaraz tutaj popadnie, jak to się mówi, wieczny sen. Może być tak, że jakby depresje, może tak by syndromy bycia ofiarą. Wszystko to jak gdyby w tej karcie, jak gdyby wiecie, na zasadzie, jak to się mówi, kto szuka, ten znajdzie, było, w jakimś punkcie Waszego życia było. Być może jeszcze jakiś programik tutaj wibrował, ale wygląda na to, że poszło mocne, wręcz jakby wypale pirokineza, wewnętrzny ogień duszy, który spala to wszystko, który przetrawia, który powoduje, że ten program, ta blokada karmiczna wypadają jakby z Waszego życia. Tu jest ukłon od przodków, którzy mówią, żeby nie bać się tego swojego wewnętrznego mediumizmu. Dosłownie popatrzcie na tę kartę, bądź otwartym kanałem, takim channel w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja wiem, że większość z Was często, jak to się mówi, używa pejoratywnego, ale popatrzmy na kanał La Manche, popatrzmy na kanał radiowy, popatrzmy na kanał łączności z bogami. Nie rozumiecie, to jakby w tym momencie o tym mówimy. Bądźcie tym otwartym kanałem, bo tu wręcz jak gdyby wchodzi ta energia, która Was jak gdyby stygmatyzowała, powodowała, że gdzieś tam być może właśnie, byliście w nieco gęstszych jakby poziomach świadomości, które nie pozwalały, jak to się mówi, wystrzelić czasami w te kosmiczne, czasami albo często, to wręcz jest spalona w jakimś kosmicznym, alchemicznym piecu Waszej duszy. Tu wewnętrzny ogień się zbudził, który Was ucałował. Ogień, najwyższy żywioł ducha, który spływa z wysokości. Na Ziemi objawia się on oczywiście w taki, a nie inny sposób, ale my mówimy o tej iskrze, o czymś takim. Wcale bym się nie dziwiła, gdybyście bez względu na wiek i płeć mieli tak zwane uderzenia gorąca, takie, wiecie, jakby po ciele idące. I nie mówimy tutaj gorączka, temperatura, nie mówimy tutaj klimakterium, tylko nie wiadomo co, a ja mam ciągle jak gdyby takie momenty, że fala idzie przeze mnie ognia. To jest ten proces, kiedy żywioł się budzi, kiedy idzie przez nasze meridiany. Wtedy oczywiście można z nim rozmawiać, można, jak to się mówi, wychodzić na wiatr, jak gdyby studzić ten wewnętrzny ogień, żeby on był taki, jak potrzeba. Natomiast wiedzcie, że taki jest alchemiczny proces wewnętrznego, jak gdyby pieca. Tarot alchemiczny, więc będziemy tutaj alchemicznie podchodzić do rozkładu. Natomiast rzeczywiście widać, że odpuścił jakiś klaster jakiegoś programu i jest większa możliwość jakby wybicia się na to, co nazywamy na te fale takie, na których możemy odczytywać prawidłowe właśnie jakby znaki, sygnały z kosmosu, od przodków, od tak zwanych Waszych opiekunów duchowych i tak dalej, i tak dalej. Duchy w tym wypadku, spirits, nie mówimy tutaj takie duchy, jak my tam myślimy o filmach Hollywood, tylko wszystko to, co w świecie duchowym, dobre, wzniosłe i piękne, jak gdyby. Fajna sprawa. Dajcie moment jeszcze. Bo mnie się, moment, bo jakby idzie mi taka energia, że muszę, jak to się mówi, dmuchać, nie mam kataru, a jakby trzecie oko, rozumiem, o co tu chodzi. Jeszcze trzeba popracować, u niektórych z Was może być tak, że będziecie teraz rzeczywiście mieli jakieś takie momenty, że czujecie, popatrzcie, zatoki, katar, oczyszczać, jak to się mówi, oczyszczać, bo tam trzecie oko mocno się w tej chwili rozkręca, na tyle, na ile może w danej fazie Waszego rozwoju kosmicznego i galaktycznego, ale to może być taki moment, kiedy czujecie, że Wam nos przytyka tutaj, to trzecie oko między brwiami, tak jakby na tym poziomie nos i tak dalej, to poważnie, to nie wiem, kominki terapeutyczne, tam takie
na przykład z drzewkiem herbacianym, z miętą, jakby filtrować, pomagać też przez ciało, żeby ten proces zachodził, bo tu idzie mocno jak gdyby wystrzał tej energii, która skupia się właśnie tutaj, na tej czakrze, jak gdyby właśnie trzeciego oka, rozumiecie? Możecie pracować z kolorem indygo, możecie pracować z nim w swoim ubiorze, możecie po prostu, nie wiem, jeść śliwki, albo też kupić sobie jakiś obraz do biura, nie wiedzieć dlaczego, w takim, a nie innym, jakby, że dużo tam będzie takich odcieniów. To też jest jakby, nazwijmy to, terapia kolorem, która pomaga jak gdyby, żeby ten proces mocno w Was się uwypuklił, przyspieszył w tej chwili. Oczywiście nie przyspieszamy go bardzo na siłę, ale pomagamy mu, bo to tak jakby, jeśli wykluwa się motyl z kokonu, to nie możemy go wydłubać za wcześnie, bo nic z tego nie będzie. Tu tylko chodzi o to, żeby pomagać, natomiast poddać się temu procesowi i poddać się alchemii życia, kochani. Teraz będziemy patrzeć, dajcie moment tylko, co tutaj u Was czwórka pucharów, była stagnacja. Nieco podobnie miała grupa pierwsza, ale w zupełnie jakby innym wydaniu. Była stagnacja, ten słoń przepięknie tu pokazany, tak jakby, no jak się ruszy, to albo spadnie, albo potrzaska naczynia. Tak niby wszystko w porządku, ale ruchu nie ma, prawda? To było, dobra, od tego zaczynamy rozkład. I teraz tak, co tutaj będzie? As denarów, kurczę, jaka wchodzi, moment, dajcie, że ja wszystko odsłonię. Umiarkowanie. Kobieta alchemiczka, założycielka szkoły aleksandryjskiej, karta świat, karta prawda, w tym tarocie dodana jako 22 arkan tarota, bomba, ileż tu wielkich arkanów, dajcie moment. Rycerz buław, alchemiczny rycerz, dwójka buław, tu wszystko jak alchemia i są, ja, jakie energie, kochani, ileż tu jest wielkich arkanów, bardzo przełomowy okres w Waszym życiu, moment taki, kiedy Wasze życie było taką, właśnie takim, mieliście, no niby wszystko w porządku, ale ruszyć się nie mogę, jak gdyby, dosłownie, coś by się chciało zmienić, bo przecież energia tętni, tryska, było tak, natomiast w tej chwili as denarów pokazuje, że dosłownie jakby rzucony od bogów wielki tus, wielki as, który daje Wam możliwości rozwijania się, będą otwierały się jak gdyby nowe możliwości, będą przychodzili ludzie, którzy będą Wam coś proponowali. Tu tylko chodzi o to, żeby w tym alchemicznym procesie być alchemikiem swojego życia i oczywiście, jak to się mówi, wybierać, ale jeżeli chcemy rozruszać energię tego asa denarów, to należy za nią podążać. To będzie o tyle łatwiejsze, że wszelkie te takiego rodzaju programy na zasadzie, no jak ten słoń w składzie porcelany, nie bardzo się mogę ruszyć, nie czuję możliwości, nie wiem, może ktoś chciał wyjechać, przejechać, albo coś zmienić, albo gdzieś ruszyć z czymś do przodu. Wręcz to tu była pewnego rodzaju stagnacja i było takie jakby utykanie. To puściło, wręcz jak gdyby ten proces alchemiczny mówi o tym, przepiękna karta, transformacja, to jest taka jakby karta kobieta alchemiczka, która dokonuje w swoim cudownym naczyniu przemiany alchemicznej życia poprzez cierpliwość, ale tu widać jak byk, że pewnego rodzaju proces duchowy, życiowy, jako człowiek, jako dusza, karta świat i jeszcze karta prawda, 21 i 22, cykl jakiegoś życia, etap jakiegoś życia, on się zakończył i nowa energia, rycerz buław w tym tarocie mówi o czymś takim, jak możliwe są zmiany myślenia, przeprowadzki, przejazdy, wręcz jak gdyby za granicę, do innych miejsc, co wszystko jeśli zechcecie, bo jeśli Wam tego nie trzeba, a trzeba Wam innych zmian, on wprowadza brawurowo swoje zmiany. Popatrzcie, jaka dziarska postawa. Urodziło się coś takiego, że z tego programu takiego przytłoczenia ten wewnętrzny, alchemiczny ogień, który się w Was budził, wcale mnie to nie dziwi, pirokineza, przepięknie, a tutaj rycerz buław, wysoka figura w dworze ognia, który dzierży tą swoją energiczną buławę, mówi o tym, że zapał, iskra ducha, która się w Was obudziła, dodatkowo oczyściła czakrę
na pewno nie tylko trzeciego oka i oczyszcza, ale jak gdyby idzie przez czakry energia, patrzcie, czy też nie idzie kundalini. To czasami jest proces bolesny, podkreślam. To czasami bywa to, kochani, powiem tutaj rzecz taką niewygodną, ale bywa, że my we śnie mamy tak zwane, bez względu na wiek, mamy tak zwane mokre sny, ale to jest, poważnie mówię, to jest energia kundalini, która przychodzi jak ten wąż na kadeceuszu przez nasze ciała subtelne i to jest ten tak zwany kosmiczny, tantryczny, no nazwijmy to, taki tantryczny orgazm niekiedy bywa i to nie jest żadne opętanie, czy nawiedzenie, czy demonizowanie, tylko to jest energia, która się przepycha przez nasze meridiany, to jest wybuch, więc tu bądźcie tego świadomi, no musiałam to powiedzieć, bo być może u niektórych będzie i tak, ale czasami bywa, że ta kundalini, jak się przepycha, są bóle w kręgosłupie, w różnych częściach ciała. To nie jest łatwy i lekki proces i przyjemny, nie zawsze. Natomiast to jest jak gdyby, to jest ta energia, na której my wychodzimy dosłownie po alchemicznym procesie w boskim martenowskim piecu, po duchowym rozwoju na jakieś wyższe poziomy. I tu o tym mówimy. Tu jest grubo, kochani, bo tu tyle wyszło wielkich arkanów. O dwóch ostatnich opowiem na końcu. Dwójka pucharów. Patrzcie, jaka alchemiczna, przepiękna probówka, gdzie jak gdyby dodatkowo pokazuje się, że wasza anima i animus, że część żeńska i męska, jak gdyby przetrawia się w jakimś alchemicznym procesie, to zostawię na zwieńczenie rozkładu, bo to jest w ogóle bomba, karta Sądu Bożego, ale powiem Wam, jak ona gra w tym tarocie, bo rozmawiamy tu z poziomu duchowego. Dodatkowo perspektywy, tak przyziemnie, to nowe perspektywy, koniec okresu w Waszym życiu jakiegoś takiego, kiedy mieliście poczucie właśnie jak ten słoń, powiedzmy sobie, stojący tutaj na tych probówkach, że jak zejdę, to je rozwalę albo się wywrócę. No tak muszę stać, bo po prostu jak się ruszę, to jakaś tragedia zaraz. Mówimy o stagnacji pewnego rodzaju, natomiast ruszył wewnętrzny ogień. Mało tego, że ruszył wewnętrzny ogień, idzie wspomaganie as denarów od sił wyższych, który mówi, że teraz na Waszą ścieżkę, na Wasze życie będą przybywały nowe możliwości, nowi ludzie. Wspomaganie, otwieranie bram, jak się czegoś wcześniej nie dało tak, to tu będzie się może dało inaczej, będą podpowiedzi, będą szanse, będą okoliczności, tak jakby jedziecie, płyniecie z dobrym prądem, wręcz jak gdyby. Waszym zadaniem jest być jak ta cudowna kobieta alchemiczna, czyli bacznie przyglądać się temu procesowi i pielęgnować go i wiedzieć, że pewnego rodzaju etap duchowy i etap życia jak gdyby zakończył się. Nie znaczy to źle, znaczy to dobrze, bo następne karty mamy bomba, tylko być może staniecie się zupełnie kimś innym, mentalnie, duchowo, fizycznie, albo wszystko naraz, albo w którejś z tych części, ale bez wątpienia to już nigdy nic nie będzie takie jak dawniej, tylko to jest progres. Wy wychodzicie po tym wielkim procesie przemiany z tego alchemicznego kotła w pozycji rycerza buław. To nie mało, bo to jest figura dworu. Buławy to ogień, to żywioł ognia. On wam tutaj w tej pyrokinezie powiedział, że on wam jak gdyby pomógł właśnie jak gdyby wypalić resztki jakichś procesów karmicznych. Teraz jest przypływ mocy. Śmiałe mogą być jakby decyzje. Teraz mogą być te momenty takie, kiedy nie boimy się podejmować tego, co ja mówię, takich jakby awangardowych, być może nawet awanturniczych decyzji, ale to jest wyjście ze stagnacji, bo tuśmy się bali, no ruszać się to się rozwali, no a jak się rozwali, no to co? No to będzie jedna waza mniej, ojej, albo tam powiedzmy sobie potłukę wszystko, jakby rozumiecie. Teraz już nie ma tych wahań, ja mówię to metaforycznie, wchodzi po tym procesie alchemicznym tej przemiany w Was taka energia brawurowa, która mówi, ha, jak to, kto nie może, jak ja nie mogę, która widzi cel, która nie boi się jakby przejść dynamicznie przez ewentualne przeszkody, które tutaj podpowiadam tym, którzy się uczą. Tu są góry. Góry to przeszkody, ale one są za tym rycerzem. Patrzcie, jakie one są małe. Czy ta wielka postać nie może ich pokonać? Nie dlatego, że jest taka wielka, że ma wielkiego ducha, że tam się ogień rozpalił. Wielkość to jest kwestia względna. Mrówki są bardzo małe, a potrafią bardzo wiele. To tak jakby metaforycznie rzecz ujmując, rozumiecie? Natomiast o to tutaj chodzi, że energia ducha jest taka wielka. I to w Was wstępuje. Po procesie alchemicznym możecie być człowiekiem jakby bardziej pogodnym, skłonnym do kompromisów, to wszystko prawda, ale tak jakby, wiem, że dziewczyny, panie, panowie, tak szukacie tutaj czasami samotni, czy będzie ten drugi do tanga. Na takiej energii, podpowiem dla tych, którzy solistami są przez życie, jest szukanie tego partnera, ale w alchemicznym procesie takiego, który naprawdę mi, jak to się mówi, odpowiada.
To jest możliwe, ale my mówimy tutaj o czymś wyższym, zupełnie w tej karcie. Karta Sąd Boży. Na tej karcie alchemicznej, bo inaczej jej nie mogę przeczytać, to tutaj rysunek jest, który pokazuje nam, jak oczyścił się kamień filozoficzny. Jak oczyścił się kamień filozoficzny waszej duszy. Właściwości rtęci, która jest takim metalem, który ma tam, powiedzmy sobie, no, dziwną twardość, a bardziej plastyczność i blask. I siarki, która ma bardzo mocną jakby możliwość przemiany i taką wybuchową energię. Dobawiło się tutaj w waszej duchowej, to jest ta alchemia, to jest ten kamień filozoficzny, którego szukali alchemicy, to jest wielki proces ducha, czyli siarka, rtęć, nasza duchowa, dobawiło się tutaj do tego wszystkiego jakiś uniwersalny katalizator, który oczyścił to wszystko i jakby tu wychodzi już prawie czyste złoto na świat, ale mówimy o złocie duszy, patrzcie na alchemiczny proces. To nie jest mało. Na języku procesów, tych, które tutaj przeszły w psychice, to znaczy, że z takiego nieuświadomionego człowieka, tam inaczej, nie że unieświadomiony, w procesach z podświadomości, które zachodziły u was, w tej chwili, jak gdyby, one będą bardziej oczyszczone, jakby alchemiczny piec wewnętrzną rtęć, siarkę tam przetrawił, powstało złoto, jawi się na świat złoto, ono może jeszcze nie jest takie, wiecie, powiedzmy sobie, najwyższej próby, ale już jest złotem, no nie gniewajcie się, jakby ono się jawi dopiero, to jest bardzo wielka alchemiczna przemiana i tutaj wy możecie mieć dojście do swoich talentów, które przy takiej albo wcześniejszej postawie były jakby zakopane w głębinach podświadomości. Możecie mieć moment taki, kiedy będzie wam przybywało wiedzy, sposobności. To jest ten moment, kiedy przechodzi oczyszczanie na wszelkich żeńskich i męskich elementach waszej natury i powstaje jak gdyby ponowne narodziny nowego mnie. To jest bardzo wielka przemiana. Kochani, tu możecie czasami mieć pojęcie, że jakby nie poznaje się. Bądźcie świadomi tego człowieka. Tu wręcz może być tak, że naprawdę się zmienicie nie do poznania. To jest proces, wręcz alchemiczny proces, który mówi rodzę się na nowo, ale to jest moment, kiedy bardzo ważny rezultat i krok, który jak gdyby będzie następny, może być zupełnie dla was w dzisiejszy dzień i na dzisiejszy moment jakby nierozpoznawalny. Tutaj po tych kartach bym powiedziała, że z wielu z was może dosłownie tak jakby w dobrym tego słowa znaczeniu powywracać swoje życie do góry nogami. Jakby to są ci ludzie, którzy nieważne, czy masz 30 lat, 40, 50 czy 60, jakby wiesz, że ja mogę, ja potrafię, ja coś chcę i ja to zrobię. I tu to coś, to jest coś, co was łączy, natomiast jest to rozkład ogólny, więc rozumiecie, to może być mnóstwo, to możecie, tak jak mówię, wywracać swoje życie do góry nogami i wręcz, tak jak mówię, to mogą być zupełnie przejazdy, migracje, tworzenie nowych celów, jakby tworzenie nowych pasji, wykluwanie się czegoś takiego w tym alchemicznym procesie życia, ta lekcja jest przepięknie. Sąd karmiczny tutaj stoi przepięknie aspektowany, trudna karta, ale mówi, że przeszliście jakiś trudny proces karmiczny i w alchemicznym, martenowskim, boskim piecu waszej duszy jakiś proces, gdzie urodziła się wewnętrzna prawda, niezakłamana prawda waszego ducha, która idzie dziarsko po swoje, wręcz wychodzi teraz na prowadzenie. Tak jak mówię, słuchajcie, to jest ważna karta do tego rozkładu. Słuchajcie tych spływów z wyższej świadomości, bo tam brzmi ta wasza prawda. I tutaj przy takiej postawie dziarskiej, podkreślam, to jest ta energia, na której my przenosimy góry, ale tworzymy też nieważne gdzie, ale ważne, że wiemy co i idziemy po to i tworzymy coś zupełnie nowego. To jest bomba. Tutaj jest jakiś taki moment, kiedy jeszcze możecie czuć ten proces, tak jak mówię, on jest taki jakby na początku pokazany. Tu jeszcze możecie chwilę stać jak ten słoń w porcelanie, ale już łapiecie te wibry.
I powiedziałabym, że tu warto pracować z ogniem, bo on Wam mocno pomaga, czyli świece, czyli kominek, czyli ognisko tam, gdzie można, czyli kurcze wewnętrzne wizualizacje ognia, czyli słuchanie na tym, że YouTube są, nie wiem, takie ogień trzaskający. Jak macie kominek, no to bomba, jak macie świece, no to bomba. Palcie, czerpcie tą energię z tego ognia, możecie rozpalić ognisko, to jest super, to też to róbcie jak gdyby. Kontaktujcie z tym ogniem, bo to jest ten żywioł, który Wam pomaga. Ale tutaj alchemiczny proces, ileż tu jest wielkich arkanów. Tu spektakularne upre się idą, przewroty, jak to się mówi, majowe w życie. Tylko pamiętajcie, tu jest ten moment, kiedy bierzemy tyle, ale po tej brawurowej postawie powiedziałabym, że weźmiecie dużo, o ile nie wszystko, to dużo, bo ta energia w Was wchodzi. Gdyby tu była jakaś inna, to bym powiedziała, że mocno się starajcie. Natomiast i tak Wam mówię, mocno się starajcie, bo ten as denarów Wam jakby spada z nieba. Otwieranie, możliwości, ścieżki, ludzie, kontakty, rozumiecie? Możliwość wejścia w nowe środowisko, znalezienia nowych przyjaciół, nowej pracy, nowych miejsc, albo w ogóle nowa twórcza energia, wręcz taka wspomagająca. I przy tej postawie jak gdyby jest bardzo wiele do ugrania. Więc rozkład bomba, kochani. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I oczywiście jeszcze jedna karta. Dla Was jeszcze jedna karta. Dobrze, zaczekajcie. Dajcie moment. Bo tu się jeszcze jedna karta prosi. I miałam potasować, no więc potasowałam. I rycerz monet. Ugruntowanie tego wszystkiego. Więc to jest następny proces, który Was wiedzie w jakiś moment, kiedy będziecie artystycznie, kreatywnie twórczy, kiedy będziecie łatwo nawiązywali kontakty z innymi ludźmi, kiedy będziecie postrzegani jako człowiek, który jest bardzo kreatywny, bardzo twórczy, profesjonalny, nieważne, nawet jeśli ogląda mnie gospodyni domowa, to ona będzie profesjonalna. Ja to mówię oczywiście metaforycznie, rozumiecie? Ale tu chodzi o to, że jakby ten proces jest ugruntowany w Was już, jak gdyby do tego zmierzacie. To jest stabilne, zaczyna się jakaś nowa karta w waszym życiu, kochani. Przepiękne, przepiękne. No więc życzę Wam cudownego, magicznego weekendu, kochani. Wszystkim tym, którzy chcą sesji prywatnej ode mnie, to bardzo proszę przez WhatsApp napiszcie albo przez formularz kontaktowy na stronie. Zawsze macie kontakty na początku mojego filmu. Napiszcie i zaczekajcie czasem na odpowiedź na 2-3 dni. Bywa tak. Czasem odpowiadam od razu, a czasem 2-3 dni. Ach! I o co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli podobało Wam się, a nie daliście jeszcze suba, no to dajcie. Będzie mi miło. Oj, okej. Albo like, albo suba. Tu jest jakby trochę uśmiechu z mojej strony, takiego frywolnego, bo to zawsze miło dostać energię zwrotną. Natomiast oczywiście jutro będą 4 klucze. Ja się z Wami wszystkimi żegnam. Życzę Wam raz jeszcze przepięknego weekendu. Była z Wami Wasza Ayla. Pa, pa. Wreszcie trójeczki, najbardziej cierpliwi, doczekaliście się, kochani. Onyks pakistański. Wszystkie kamienie kocham, tak jak wszystkie taroty, ale zawsze mówię, jest to jeden z moich rzeczywiście najbardziej ulubionych kamieni, dlatego że on ma w sobie taką energię Nowofunlanda, Labradora. On nie jest wymagający, on zawsze nas wita ciepłą energią, zawsze chce nas ochronić. On pomaga na skórę, na paznokcie, na uspokojenie psychiki i nie jest takim wymagającym kamieniem, tylko zawsze wspierającym. Więc to jest super naprawdę sprawa mieć dużo takich kamyczków w domu, gdzieś tam pod ręką, często je tulić, głaskać, bo to jakby bardzo mocno stabilizuje naszą energię. On jest stabilizująco ochraniający, a przy tym łagodny dla właściciela. Ktoś tu musiał to usłyszeć, więc pogadałam, a teraz już się bierzemy do rozkładu, kochani. Zatem jakie energie stukają do Waszych drzwi? I pierwsze popatrzymy na kartach orakułu, potem tutaj na przepięknym tarocie baśni i legend. Jeszcze raz dziękujemy Aleksandrze, bo mi podarowała tą cudowną talię. No i dzięki niej my mamy tutaj również kolorowo i, jak to się mówi, z nowościami. Dobrze, popatrzmy, co tu u Was. A tu?
Uchci, ale puściło, kochani, i powiem Wam tak, jakaś taka, no nazwijmy to metaforycznie, cierniowa korona na Waszej głowie, czyli dużo tutaj mogło być takich, nazwijmy to tutaj wcześniej, mentalnych u Was jak gdyby klinczy, podczepów, nawet być może nie straszymy się, w sensie, wiecie, którzy sami tworzymy myślotoki, energoinformacyjne, jakieś takie potwory na własnej głowie. Tu mogło być dużo, tak zwany burza mózgu, jakiś taki problem, który, albo nie jeden, który Wam ciągle jak gdyby męczył i dręczył Waszą psychikę. Moment, który energie stukają do Waszych drzwi, a przychodzą takie energie, które mówią, że po pierwsze, żeby proces szedł szybciej, oczyszczania z tego wszystkiego, to warto zaprzyjaźnić się i korzystać na tyle, na ile możecie z energii solarnej, czyli z tak zwanego naszego dobrego słońca, na tyle, ile możecie w granicach rozsądku oczywiście i tego wszystkiego, co Wam tam dusza i możliwości podpowiadają, ale łapać jak gdyby kontakt, jeśli nie, to wręcz sobie zrobić, nie wiem, fototapetę na telefonie z kartą słońca, często kontaktować ze słońcem, bo wchodzi energia, która pomaga Wam zrzucić pewnego rodzaju gruz mentalny, jakieś takie wręcz jakby uporczywe programy, a być może nawet od innych osób jakieś takie destrukcyjne programy, które jak gdyby na Was wpływały, które pomaga Wam zrzucić. Dodatkowo mnie się mocno tutaj pokazuje, że budzą się w Was teraz takie procesy, które będą Wam jakby mocno podpowiadały, tak po sercu i po duszy, żeby coś wnieść, ilekolwiek byście tutaj jeszcze nie umieli czy nie potrafili. To tu jest jakby ciągły pęd wiedzy i tu jest jakby pewnego rodzaju możliwość, powiedzmy sobie, otwarcia się na jakieś nowe ścieżki albo po pasji do uczenia czegoś, otwarcia się jeszcze na coś, albo w ścieżce zawodowej wręcz tak jakby obrania nieco innego kursu, albo wręcz coś tutaj mamy na wzroście jak gdyby Waszej pozycji społecznej w tym czy innym tandemie, jeśli jesteście tylko w domu, to również tutaj jakaś pasja zawoła, żeby gdzieś się zainteresować tym, do czego dusza gra, a jeśli idziecie mocno po ścieżce i karierze zawodowej, to wręcz, chyba że z Was zrobią, jak to się mówi, tak zwanego nauczyciela, możliwe, że będziecie Wy jakieś kursy prowadzić, ale tu jest jakby wołanie o to, żebyście się nie bali otworzyć, bo otwierają się Wam nowe ścieżki, tylko tak jakby związane z tym, że czegoś jeszcze trzeba będzie liznąć, jakiegoś tematu, czyli jakby douczyć się, albo po prostu popłynąć, jakby nie bać się. Całe życie się uczymy, nie bać się. Nauka szeroko brzmi. Być może trzeba będzie poznać po prostu nową technikę. Przypuśćmy, że jesteś, cudownie robisz, nie wiem, kamienie jakieś, biżuterię, tak? Albo, kurczę, szyjesz coś. To jakaś nowa technika, żeby otworzyć się. Tu jest jakby doszkolenie, nie bój się. Patrzmy na to szeroko, bo to rozkład ogólny. A niektórych z Was wręcz jak gdyby zawołają szkolenia, warsztaty, a niektórzy z Was być może będą wychodzić sami na pozycję mentora, który będzie uczył innych. Tu jest ten moment, to jest jakby zazębia się ze sobą, kiedy wszelkiego rodzaju programy na Waszej głowie, że być może, nie wiem, jak to się mówi, nie chce mi się, to nie gra tutaj, żeby Wam się nie chciało. To bardziej, że dużo stawialiście sobie jakichś takich programów barykadujących do tej pory, jak gdyby, czy energii nie brakowało na pewne rzeczy, to w tym momencie idzie coś takiego jak bardziej zdrowe podejście do wszechświata swojego, ale przede wszystkim tutaj rozkład, który mocno pokazuje o karierze takiej, wiecie, o sprawach zawodowych albo o pasji, albo o tym, jeśli jesteście już na emeryturze, to o tej wiecznej krzątaninie i rutynie, którą nazywamy zawodową pasją Waszego dnia. Tutaj idzie bardziej zdrowe podejście do tematu, czyli zrzucacie tę koronę cierniową z głowy, zrzucacie te programy, sugestie, czy też być może nawet jakieś takie, tak jak mówię, podczepy ze świata astralnego. Tu jest, idzie mocna energia solarna, podkreślam, idzie ona Wam w sukurs, skorzystajcie z tego. I otwarcie się na nowe możliwości, takie coś, co powoduje, że patrzymy stabilnie, rozsądnie, owszem, na życie, ale jednocześnie o dużo bardziej spokojnie, powiedziałabym. Innymi słowy, fazy jakichś zmian, które Was teraz jakby czekają, będą wnosiły
to, co ja nazywam, czasami mamy takie fiksacje rozumu, takie szaleństwo rozumu, który nie daje nam spokoju, ciągle kreuje jakieś scenariusze, że wyprzedza do przodu fakty i stawia barykady. Czyli jeszcze zanim coś zaczniemy robić, umysł nakręca nam miliony końców cierniowych, ale to tak, ale to tu niebezpiecznie, a tam się może nie udać, a tu mnie wyśmieją i tak dalej. I zanim coś zaczęliśmy robić, już cała korona cierniowa na głowie, na przykład, podaję przykład, to teraz idzie faza taka, kiedy Wy zaczynacie być tego jakoś duchowo bardziej świadomi. Nawet jeśli jeden taki kolec u kogoś był na głowie, a nie setki, tak jak tutaj, to jak gdyby idzie mocny proces, który mówi, będziemy to oczyszczać. Podkreślam, energia solarna idzie mocno Wam w sukurs, zatem wizyty w jakimś takim miejscu, gdzie można korzystać z dobrze pojętych kąpieli słonecznych, ale też często po prostu w ciągu dnia popatrzcie na to słońce, połączcie się z nim. No w sensie, nie mówię, żeby się wpatrywać oczywiście, ale spójrzcie na słońce, powiedzcie mu cześć, dzień dobry, solarna energio, witam Cię w moim sercu, w mojej duszy, pomóż mi otworzyć właśnie ten potok, który jest w Tobie, złoty, szczęścia i pomóż mi dokończyć ten proces alchemicznej przemiany mojego ciała mentalnego, podkreślam. Poprzednie było, któryś z rozkładów miało mocno pokazane, że tam na ciele astralnym, a tutaj na ciele mentalnym, więc jakby proście, jeszcze raz proście, kontaktujcie się ze Słońcem. Ono żyje, tak jak nasza planeta Ziemia, ma swoją energię, ma swój rozum i na pewno Was usłyszy, mimo tego, że jest oddalone tam setki tysięcy mil świetlnych od nas. Kochani, popatrzmy dalej, co tutaj będzie. Królowa monet, no mówię. Trójka monet. Tu mamy Aloha, tutaj mamy fajne energie idą w tym tarocie. Arcykapłanka Szeherezadą ukazana, bo to jest taki tarot baśni i mitów. Tutaj mamy czwórkę mieczy. Dajcie moment, muszę sobie wszystko szóstka mieczy. Arcykapłan, ale tu jest kobieta Navajo, tak zwana White Buffalo Woman, czyli kobieta z białym bawołem, święta kobieta plemienia Navajo. Ona jest arcykapłanem w tej talii. Paść buław i trójka kielichów. Dajcie moment, bo ta szóstka mieczy, bo o co chodzi, bo muszę jakby zintegrować energię w sobie. Szóstka mieczy, ale ona nam płynie tu, w tą czwórkę mieczy. Okej, łapię. Zaczynamy od królowej monet. Powiedziałabym tak, tu jest zarazem, tu idą duże zmiany, a zarazem można powiedzieć, że jest rewolucyjnie i nie bardzo rewolucyjnie, ale już tłumaczę, o co chodzi. A tu idzie taka rewolucja w tym rozkładzie, poprzednie dwa miały nieco inaczej, że Wy tak naprawdę, takie energie do Was idą, że uczycie się w swoim wszechświecie duszy po wielkich lekcjach, jak gdyby duchowych, bo jest i arcykapłanka, i arcykapłan, więc dwa wielkie arkany, które mówią Wam, że śmiało wiosłujecie w swoją czwórkę mieczy, czyli w swoją pewnego rodzaju, jak gdyby pustynię i zamykanie się przed innymi, być może i niechęć do zmian, która była w tej chwili, tak jakby mogło Wam ręce opadać, że nie da się czegoś zmienić, przechodzę jak gdyby w odosobnienie i tkwię w tym, czego nie lubię. Tu Wy się uczycie alchemizować proces życia tak, żeby nie uciekając, nie wychodząc, nie zmieniając ciągle miejsc, ludzi, nie wiem, tam ścieżek zawodowych, partnerów, żeby zmieniać swój alchemiczny mikrokosmos, żeby wnosić do niego radość, albowiem wielka duchowa lekcja jest taka, że płynę śmiało w to, co wcześniej jak gdyby zmieniam, po szóstce mieczy, to jest karta, tak, to jest karta brama, że jest to trudny moment, kiedy zaczynamy proces, ale idę w to, że nie będę więcej uciekać przed powiedzeniem komuś śmiało, jak gdyby to, czego czuję, albo prawdy. Nie w sposób arogancki, ale śmiało, jak gdyby. Tu jest alchemiczny proces, który mówi, że uczę się radości życia z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi jak gdyby otoczeniem, uczę się tego, jak być sobą, jak nie bać się wyrażać siebie, jak nie bać się żyć, spełniać swoich marzeń, jak nie bać się im pokazywać swojego prawdziwego oblicza, jak nie bać się czerpać, jak to się mówi, zdrowej równowagi. W świecie biznesowym się to również przełoży na coś takiego, że Wy już nie będziecie gasić w sobie, tłamsić w sobie tego, co Wam na wątrobie leżało, ale jednocześnie nie będziecie wybuchać efektem kamikadze na zasadzie trzasnę drzwiami, to Was tu wszystkich zostawię, ale śmiało, uporczywie jakby będziecie alchemizować, czyli zmieniać nastawienie ludzi,
do Was i tak dalej, poprzez to, że Wy się stajecie inni, czyli bardziej jasno i otwarcie będziecie i profesjonalnie będziecie wyrażać swoje potrzeby, ale również jasno i wyraźnie będziecie wyrażać to, czego tam od życia oczekujecie i od innych również. To jest duża przemiana, tu jest taki wejście w młodzieńczy jakby entuzjazm, który powoduje, że wchodzę w śmiało Twą lekcję i ona mnie uszczęśliwi i ona mnie nauczy, że wieczna ucieczka, kula ziemska jest okrągła, kochani. Nie uciekniemy przed rozwiązaniem dylematu, jeśli nie rozwiążemy go w sobie. I Wy właśnie tutaj widać, że ten alchemiczny proces, jak to się mówi, w Was następuje. Czyli przemiana świata zewnętrznego przez to, w jaki ja sposób zaczynam z nim pracować, w jaki sposób ja koryguję siebie i jego jak gdyby nastawienie do mnie, w ten sposób, że nie boję się. Już nie boję się, jak gdyby nie uciekam w swoją samotnie, nie milknę na wieki, nie stosuję tak zwanego milczenia, które ma wzbudzić u innych, żeby się domyślili, co tam u mnie, tylko tu jest jasne wyrażanie swoich potrzeb. Takie energie w Was wchodzą. Już nie będziecie jak gdyby zastanawiać się, co by było, gdyby, jeśli ja coś komuś takiego powiem i tak dalej. Podkreślam, te karty są pogodne, to nie będziecie robić z kijem baseballowym, wchodząc i argumentując, tylko tu jest jakby taka nauka, która jakby Wasze życie wniosła, że teraz jakby doceniam siebie, czuję swoją wartość po królowej denarów i po trójce denarów i po arcykapłance, czuję swoją wartość, tego mnie nauczyło życie i teraz uczę się tą wartość w algorytmach słownych wnosić do innych ludzi. To może być nieco karkołomne, bo tu jest jakby, dlatego powiedziałam, że tu jest i rewolucyjnie i nierewolucyjnie, bo tak jakby nie, że wyjdę, trzasnę drzwiami i rzucę tę pracę, mówię przykładowo, tak? Tylko w tej pracy ja się staję inna, nie znaczy gorsza, nie znaczy źle pracująca, ale wymagająca od siebie i od innych, jasno artykułująca swojego rodzaju potrzeby, przez to wszechświat zaczyna się zmieniać. Tutaj wręcz tak jakby to widać, że jakby to jest nauka, która nie poszła w las, tego Wasza jakby epopeja człowiecza dościgła tego momentu. Tutaj dodatkowo możecie wręcz jakby dodatkowo chcieć właśnie podnosić jakby swoją jeszcze wartość, jakby śmielej. Możecie poczuć ten właśnie zew Boży, to co mówię, poprzez jakieś branie udziału w kursach, w szkoleniach albo sami przez taką zmianę postawy zostaniecie postawieni w roli nauczyciela, czy też być może będzie na horyzoncie dzięki temu słońce tutaj i jakby kariera, to może być, że dzięki tej postawie właśnie, że wychodzicie z cienia, że nie dajecie jak gdyby, jak ten osiołek na siebie nawieszać tam, rozumiecie, no nie wiem, będę siedziała po godzinach, bo żeby wszyscy mnie lubili, bo się boję, że inaczej jak nie będę siedziała po godzinach, chociaż nie płacą, to mnie nie będą lubić albo mnie z tej pracy wywalą. To ja mówię metaforycznie, tu przykłady są, możecie przekładać to na rodzinę, że tam jak, nie wiem, jak nie powiem tego, że teraz jakby tego potrzebuję i jestem zmęczona i po prostu nie zrobię dzisiaj, nie wiem, wszystkiego na błysk i musicie mi wybaczyć, to przestaną mnie kochać albo przestanę być potrzebny. Ja tu rzucam najbardziej przyziemne, metaforyczne przykłady. A tu chodzi o to, że ta energia, która w Was teraz wchodzi, ona Was uczy, że tak nie, właśnie nie. I Wy już to wiecie. I wchodzi większa radość życia i to jest ogromna lekcja zawarta między arcykapłanką i arcykapłanem. I wiecie, zawahałam się, bo szóstka mieczy, czwórka mieczy, bo ważne jest też w tarocie, jeśli zawołał jakiś, w którą stronę energia kart do siebie zmierza. Gdyby ta szóstka mieczy była skierowana w drugą stronę, powiedziałabym o czym innym, ale ona tu prosto, jak to się mówi, sadzi na tą czwórkę mieczy, mówi, tak dłużej być nie będzie, tu wchodzą zmiany, nie będziesz się zamykać w sobie, nie będziesz kumulować, jak to się mówi, w sobie długo procesów myślowych i zastanawiać się, kiedy inni się domyślą. Nie będziesz trzymać jak gdyby ciągle swoich emocji jakby zamkniętych. Wybuchniesz być może od czasu do czasu, ale to też jest normalne, bo to nie znaczy, że jeśli wybuch w Tobie jest, no Ty masz go tłamsić. To jest niezdrowe. Jeśli ludzie Cię kochają i Cię znają, to wiedzą i docenią to, że po prostu, że jak to się mówi, dałaś upust swoim emocjom, czy dałeś upust swoim emocjom, ale tu mówię o ludziach, którzy są raczej na tym szczeblu, że rozumiecie, nie będę biegać za nikim z kijem baseballowym, tylko po prostu czasem może mieliście ochotę, nie wiem, krzyknąć, tupnąć, rozpłakać się, a to wszystko było takie skostniałe, tu były emocje zakręcone jak termos niekiedy, a teraz Wy uczycie się z nimi dealować, pracować, pokazywać innym, że Wy też macie swoje wymagania, przede wszystkim macie swoją bardzo wysoką wartość, profesjonalną szczególnie,
Jeśli jesteście pasjonatami czegokolwiek, to również to wchodzi w element profesji, bo tu jest królowa denarów i trójka denarów, więc profesjonalista, jak to się mówi, leon zawodowiec. I o to tutaj chodzi. I teraz do tego wszystkiego jakby uczycie się artykułować, jasno porozumiewać z ludźmi, wychodzić z izolacji i mówić im, czego Wy oczekujecie, jakie są plany, jakie są decyzje, jakie Wy macie pojęcie o tym, jak powinien wyglądać Wasz świat i kompromisy, sztuka dogadywania się. To jest to, co mocno jak gdyby wchodzi na jakiś wyższy level tutaj u Was. Dodatkowo podkreślam to ciało mentalne, które było no wręcz jakby zagwożdżone takimi programami, które Was blokowały przed być może tak jakby właśnie czerpaniem tej radości, pójściem na większą kreatywną spontaniczność, taką jakby pokazaniem siebie z takiej strony jednocześnie spontanicznej, a z drugiej strony zdecydowanej po arcykapłanie, takiej, która mówi, że no jak gdyby potraficie wymagać już w tej chwili, od tego punktu uczycie się potrafić wymagać również od innych w stosunku do siebie, a nie czekać, aż się domyślą, innymi słowy, rozumiecie? Tu wszystko, a przy tym to jest z wdziękiem robione i tak jakby miło. I okazuje się, może się okazać jakby raz, drugi, trzeci, że Wy to mówicie, a nie dzieje się nic z tego, co wcześniej jak gdyby Wam programy sugerowały, rozumiecie? Że ojej, co to będzie, jak ja się tak zachowam albo tak postąpię. Okazuje się, że ludzie będą się na Was otwierać, będą się z Wami próbować dogadywać. Oczywiście tu bez iskrzenia się nie obejdzie. Tak, jak gdyby, być może. Tu jakby sztuka kompromisu też wchodzi w grę. Ale to wszystko jak gdyby w Waszym życiu wgra taka energia, która Was oswobadza z tych kajdan, kiedy siedzieliście wręcz jak ten, nazwijmy to, straszny, poczciwy wilk, który siedzi gdzieś w swojej, jak to się mówi, samotni, ale metaforycznie rzecz ujmując, zamknę się w sobie, będę jakby być może nawet tam trochę cierpieć z bólu i czekać, aż inni się domyślą i nic się w tym moim życiu nie zmienia przy takiej postawie. Tak było wcześniej. A teraz jakby śmiało z prądem. Tu wchodzą jak gdyby zmiany. Uczycie się, jak to się mówi, mocnego spontanu. Uczycie się wymagania od siebie i od innych i uczycie się takiej mocnej dwie trójki, takiej mocnej interakcji z innymi, która mówi, że tylko czasem przez takie zderzenie, przez śmiałe, brawurowe powiedzenie, że tego nie chcę, no nie wiem, do ulubionej teściowej, która wymaga, żebyście tam co tydzień byli na obiedzie, bo inaczej to jejku obrazi się i tak dalej, przepraszam, z całym szacunkiem dla wszystkich teściowych, to Wy tu śmiało będziecie mogli powiedzieć, dzisiaj mamo kochana, w tym tygodniu nie, bo ja jadę na wycieczkę i jeśli się obrazi, to jej problem, to się odobraża, jak gdyby Wasz świat jest jakby inny, rozumiecie? Jakby tu są tego typu motywy, ale to jakoś się mocno przekłada na Waszą strukturę, to co mówię, zawodową. Tu idzie w ogóle bardzo możliwy, jak gdyby dzięki zderzeniom tych energii, taki wzrost autorytetu Waszego, większa śmiałość, większa brawura. Tu mogą iść większe, dzięki tej energii idą większe sukcesy na polu zawodowym, na polu pasji, szacunek Wasz wzrasta, na polu domowym również, jak gdyby. To jest ten moment, kiedy podnosimy swój autorytet, czegośmy się wcześniej bali zrobić, to było takie zaklęte koło, chciałoby się powiedzieć zaklęty czworokąt. A tutaj teraz podniesienie tego autorytetu dzięki wprowadzeniu tym zmianom właśnie w tą taką zażętą strukturę emocji, która była wcześniej, skutkuje tym, że jest mocniej, bardziej, szerzej Wasze pole, Wasza świadomość, Wasza radość życia, no i Wasz autorytet jak gdyby wzrasta dzięki temu. Ci, którzy Wam będą marudzić, że tam nie poznajecie i tak dalej, to tylko tak jakby po energii tych kart, jak gdyby patrzeć, jak gdyby na spokojnie podążać w tym kierunku. To jest dla Waszego i dla wszystkich innych dobra naokoło. Jeśli Wy jesteście szczęśliwi i zadowoleni, jeśli Wy jesteście docenieni, to wszystko naokoło, jak w magicznym kalejdoskopie, również układa się cudownie. I to tutaj o to chodzi. Proces alchemiczny, mocny zmian, który tutaj wszedł w Waszą grupę. Tak jak powiedziałam, rewolucja bez rewolucji. Czyli tu niekoniecznie musicie trzaskać drzwiami tam, nie wiem, z okoliczności przyrody szeroko pojętych, tylko tu uparcie swoje zmiany, jakby na zasadzie i uczę się czerpać życia, a mnie tu jest dobrze, gdzie ja jestem, to ja Wam tutaj teraz, ja Was nauczę po prostu, jak postępować, ja się zmieniam. To jest ewolucja, która jest piękna, podkreślam. Energia solarna Wam idzie mocno, kochani, w sukurs. I to Wam chciałam powiedzieć na sam koniec. Przepiękne dzisiaj były rozkłady. No, jeśli się Wam podobało, to jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to będzie mi miło, jak zasubskrybujecie mój kanał. Jak dacie lajka, to będzie mi podwójnie miło.
Także to jest mój uśmiech w Waszym kierunku. Oczywiście wszystkich, kochani, tych, którzy chcą sesji prywatnej ode mnie, proszę, byście, zawsze macie namiary na początku każdego filmu, proszę, byście napisali albo na WhatsApp, SMS, albo przez formularz kontaktowy tam, hej, Ayla, jakie terminy, i zaczekajcie. Bywa, że w tym samym dniu odpowiem, a bywa, że 2-3 dni trzeba zaczekać na odpowiedź. Tak to już ze mną jest, kochani. To jest normalne. I teraz, co ja chcę powiedzieć jeszcze Wam, że oczywiście życzę Wam wszystkim magicznego weekendu, przepięknego, uśmiechniętego. Tutaj moc jest z Wami, autorytety mocno wzrastają, więc bez wątpienia będzie jakiś taki fajny czas przed Wami. Ja oczywiście Was wszystkich przytulam do serducha, no i życzę Wam... Co ja Wam mam jeszcze pożyczyć? Pięknego weekendu pożyczyłam. To życzę Wam, żeby to słońce najjaśniej świeciło nad Waszymi głowami. W sensie metaforycznym i dosłownym. Na zmianę. Pozdrawiam, kochani. Pa, pa.